każdy wybór jest dobry, bo jest wasz. Żeby znaleźć swoją drogę, nie malujcie jak Mondrian, bo on już to zrobił. Wladysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku. Czy też pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku? Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom. Kłopot z panem w carskiej Rosji za coś takiego z punktu na Sybir. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo. Sala neoplastyczna została zlikwidowana. Stąd pan narastaje dróg. Panu nie mogę sprzedać farb. Co oni powariowali? Ja to kupuję od lat. Jako komisja w Związku Plastyków podjęliśmy decyzję o likwidacji pańskiej pracy. Proszę natychmiast przerwać zajęcia. Proszę wejść, zamknąć drzwi. A widzę, że teraz dąży się do zatracenia granicy między sztuką a polityką. To po czyjej stronie pan stoi? Po swojej.